Jest lipiec 2024 i w końcu most na Pragę jest gotowy, również po stronie praskiej, a na czas też na budowę przejścia dla pieszych tutaj, w kierunku ulicy Korowej, przez wybrzeże Kościuszkowskie z różnymi zmianami, jeżeli chodzi o samą ulicę. Więcej informacji w dzisiejszym filmie, jak i również zetkniemy sobie na cały most na Pragę. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć Wąż, i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Tutaj prosto z Nadwisły, lecąc pod mostem Śląsko-Dąbrowskim, latujemy do nowego obiektu mostowego, który się pojawił na mapie Warszawy, czyli most na Pragę, bądź też kładka pieszo-rowerowa w stronę Śródmieścia. Co ważne, ta inwestycja jest już w końcu całkowicie ukończona. Brakowało jeszcze jednego elementu, czyli dokończenia tego, co się działo po stronie praskiej, ale to już udało się na szczęście zrobić. Wszystkie podpory też już są całkowicie właściwie gotowe. Nie ma tutaj żadnych pojazdów budowy. Mniejsze jakieś tam poprawki oczywiście cały czas będą realizowane przez wykonawcę, ale to nie oznacza, że jest tu potrzebny jeszcze jakikolwiek plac budowy. Nie. Placu budowy tutaj już nie ma. Wszystko poznikało, a przestrzeń dzika po stronie praskiej jest już w końcu oddana do użytku ponownie po zakończeniu całej tej inwestycji, tak samo jak to miało miejsce wcześniej. To jest bardzo dobra informacja, bo to był ostatni element, który tutaj był brakujący, pomijając oczywiście przebudowę ulicy Okrzej, jak również ulicy Karowej, no i oczywiście budowę tego przejścia dla pieszych. Ale o tym w dzisiejszym filmie będę mówić, rzecz jasna, jak to dokładnie będzie wyglądać i co tu się będzie działo. O tej części z po stronie praskiej, czyli to, co właściwie zostało zakończone i to, o co się cały czas czepiałem, że cały czas budowa się jeszcze nie zakończyła, będę mówić w drugiej części filmu. A najpierw sobie zaczniemy od tego właśnie przejścia dla pieszych, które tutaj powstaje przy ulicy Karowej. To przejście dla pieszych nie będzie takie zwyczajne, jakby się mogło wydawać, gdyż będzie budowane do końca tego roku mniej więcej i będzie to przejście dla pieszych razem z przejazdem rowerowym oraz przebudową ulicy Karowej. Na ulicy Karowej pojawi się fragment drogi rowerowej po lewej stronie, po stronie dolnej ulicy, jak teraz patrzymy na tym ujęciu, w skrócie po stronie południowej ulicy Karowej pojawi się fragment drogi rowerowej w kierunku z tego miasta. Natomiast aktualnie już tak wygląda plac budowy, faktycznie są zwężeni na wybrzeżu Kościuszkowskim po dwa pasy w każdym kierunku i sama ulica Karowa też jest trochę zwężona. Natomiast tak, sama ulica Karowa się dosyć mocno też zmieni w ramach tej przebudowy, gdyż będzie z niej możliwość wyjazdu, będzie lewoskręt w właśnie wybrzeże Kościuszkowskie. W skrócie będzie można przejechać przez całe skrzyżowanie i wjechać albo w kierunku samego tunelu, albo pojechać w kierunku Alei Solidarności. I to jest dobra informacja, że ta ulica, że tutaj to się zmieni. Po pierwsze dlatego, że dzięki temu będzie możliwość dodatkowego wyjazdu dla autobusów, czy też dla po prostu mieszkańców okolicy, czy też po prostu z samego szpitala, co jest bardzo potrzebne w tym miejscu. No i sama inwestycja nie będzie po prostu łączyć część pieszo-rowerową z częścią samochodową, bo samo przejście dla pieszych jest oczywiście w ten sposób zrealizowane, że jak lewoskręt jest zrealizowany na samym środku skrzyżowania, tak przejście dla pieszych i rowerzystów będzie tutaj właśnie w tym miejscu po lewej stronie samego skrzyżowania. Tak, żeby po prostu samochody miały zielone światło, jak i również piesi i rowerzyści. Czyli dokładnie w tym miejscu, przekręćmy się, tam gdzie jest ten zielony krzak na środku drogi, będzie przejście dla pieszych razem z oczywiście przejazdem rowerowym. Ta inwestycja będzie realizowana, tak jak powiedziałem, przez dosyć długi czas. Będzie też oczywiście się wiązała z jakimiś większymi lub mniejszymi utrudnieniami. No i do końca roku już to przejście dla pieszych powinno być funkcjonujące. Tymczasem tak prezentuje się cały most na Pragę. Oczywiście cały czas z niego korzystają ludzie, nawet tą największą patelnię, jakie ja tu nagrywałem. Nie będę ukrywać, że jak jest tak gorąco, to znaczy nie ma aż tak dużo ludzi, ale i tak zawsze ktoś tam się wpadnie i wejdzie. No ale faktycznie to jest jeden z elementów na minus, jeżeli chodzi o ten most, po prostu brak jakichkolwiek możliwości zacienienia, żeby po prostu schronić się przed słońcem. Nie dziwię się też z drugiej strony, bo nie kojarzę żadnego raczej mostu, może poza Świętokrzyskim, gdzie są takie przestrzenie, gdzie po prostu można się chować przed słońcem. Niemniej, no trochę tego brakuje, bo przy tych aktualnych warunkach pogodowych, chociaż teraz się trochę ochodziło, jest tu po prostu w miarę nieprzyjemnie. Natomiast tu jest ta informacja, która faktycznie blokowała mnie z stwierdzeniem, że most jest już gotowy. Tu została oddana do użytku w końcu pochylnia z tymi schodami.
na dziką stronę po stronie praskiej, jeżeli chodzi o sam most. Również cała część pod mostem została dana do użytku i tutaj już można sobie na spokojnie przejechać rowerem, czy też po prostu przejść na piechotę. I co ważne, pojawiły się też nowe tutaj ławki. Ławki tutaj zrobione z takich pni drzew i to też jest dobra informacja, bo faktycznie można sobie wygodnie całkiem usiąść, niekoniecznie na ziemi, tylko po prostu pod mostem i podziwiać samą konstrukcję również od dołu. A jest na co patrzeć, bo faktycznie zawsze ujęcie rozpoczynam od dołu, lecąc z dronem, jak miałem takie możliwości i wiem, że wam się to podoba, więc jest to po prostu przestrzeń, której zazwyczaj mimo wszystko nie widzimy. Sama pochylnia nie jest niczym nadzwyczajnym, jest to po prostu zwykły ciąg pieszo-rowerowy na całym odcinku z wejściami tutaj do sygnalizacji świetnej w postaci schodów, no i sam podjazd kończy się w miejscu, gdzie się zaczyna sam most. Tu też, jak widzicie, pod samym mostem znajdują się dwie nowe ławki drewniane, no i tak mniej więcej się prezentuje cała konstrukcja mostowa. Oczywiście na moście już żadnych większych prac nie było realizowanych w ostatnim czasie, po prostu brakowało tego ostatniego zjazdu. No sama ta pochylnia nie była dawana do użytku teraz w ostatnim czasie głównie z jednego powodu, po prostu tam się znajdowało jeszcze zaplecze budowy. No i nie można było tego oddać do użytku, bo po prostu był wjazd na teren budowy. Kiedy się zwinęło całe zaplecze budowy, można było na spokojnie w tym miejscu oddać do użytku tą przestrzeń. No nastąpiło to później niż było to planowane, bo wszystko miało być oddane do użytku w jednym momencie. Ostatecznie to było oddane do użytku chyba z 2 miesiące, jak nie 3 miesiące później. Bo ta przestrzeń, jeżeli chodzi o tą pochylnię, została dana do użytku mniej więcej jakoś pod koniec, na przełomie czerwca i lipca 2024. Natomiast no, trochę to długo trwało, biorąc pod uwagę, że sama konstrukcja jest oddana do użytku od wyboru, więc jakby widać faktycznie tą dysproporcję, jeżeli chodzi o oddawanie do użytku całej inwestycji i do oddawania do użytku faktycznie do wykorzystywania. A to co mówię, że to nie jest, nie stwierdzę, że to jest źle, bo sam korzystałem z tego mostu nie jeden raz i faktycznie jest to przyjemne miejsce, żeby sobie pochodzić i popatrzeć na Warszawę. Natomiast nie zmienia faktu, że szkoda, że te inwestycje nie są oddawane w całości na raz, albo chociaż po prostu te inwestycje nie są później szybko realizowane i kończone. Przykładem jest tutaj chociażby Ożarów Mazowiecki, gdzie cały czas nie działają wyświetlacze, nie pokazują informacji pasażerskiej. Ciekawe, jak będą działać. A w końcu Ożarów Mazowiecki jako przebudowa w teorii już się zakończyła ponad pół roku temu. Tymczasem to było na tyle z tego materiału. Jeżeli taki film z warszawskiej inwestycji z mostu na Pragę ci się podobał, to zostaw łapę w górę. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami, ja wznoszę. Kolejny film z mostu na Pragę pojawi się za 2 miesiące, kiedy zetkniemy sobie, jak tam te nowe przejście dla pieszych powstaje i podsumowanie całej tej inwestycji dopiero się pojawi, kiedy te przejście dla pieszych będzie już gotowe, bo według mnie to było, wtedy będzie zakończenie całej tej inwestycji. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!